Cześć, witajcie, z tej strony Dendrogna, serdecznie w grze Farming Simulator 17. Dzisiaj zakupimy sobie te oto pole. Dobra, 100, przepraszam, nie 100, tylko 345 tysięcy euro. Także wydaliśmy troszeczkę kasy. I tutaj sobie zasiejemy trawę. To będzie łąka, postanowiłem to pole wziąć na łąkę, a 27 zostawić, bo tutaj będzie troszeczkę lepiej na kurs pola, wszystko ustawić i tak dalej potem. Dobra, także co? On sobie jedzie. Tutaj jak widzicie trochę słomy mam. Nawet mi się nie mieści. Szkoda, że... O, dobra, tutaj jest troszkę ocen. Ale szkoda, że tutaj więcej się wyżej nie dał nasypać zbytnio. Tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że jest ok w miarę. Pod takim czymś. I tutaj mamy właśnie oto to siano. Także co? Dobra, on tutaj sobie jedzie. My się przesiądziemy do tego. My... O, bo wiecie co? Bo ja tak jeszcze miałem to zrobić, ale to może teraz tutaj kupimy sobie ładwarkę na kołach chyba. No bo gąsienicówka, czy ja wiem. Dobra, kupimy na kołach. Do tego koła kupimy sobie. Żeby nam to nie wjeżdżał z powrotem w tamto i się nie blokował. A czekajcie, tutaj na górze jeszcze mam lusterko, nie założyłem wcześniej. Także to jest też fajne. Tutaj jakieś liczniki. Sporo widoczności mam przed sobą tutaj. Szkoda, że nie ma wersji okratowanej. Chyba, że czekajcie, bo tamta na gąsienicach chyba też była zwykła, tak? No nie, ta jest okratowana. Czyli jednak ta zaraz by się nadawała. No na kołach. To raczej niezbyt. No. Świateł to ma troszeczkę sporo, bym powiedział. Jak na taki mały pojazd. Aha, jeszcze tutaj na wysięgniku jest kolejne lusterko. O, też działa. Nie, czekajcie, to było te same, tylko było niżej, dobra. Nieważne. Ale możemy zobaczyć co wyżej, niżej i tak dalej. Także jest fajnie. Dobra, zaraz dojedziemy do tych owiec. Tam z tego co pamiętam to żadnej chyba już wełny nie ma, bo ostatnio znowu sprzedawałem sobie pomiędzy odcinkami tą wełnę. Także troszeczkę tych pieniędzy jest. Będę musiał sobie jeszcze troszeczkę pozarabiać tej kasy na tej wełnie, troszeczkę przyspieszyć czas. Ale to poza odcinkiem. Bo dzisiaj to planuję sobie właśnie zasieć tą łąkę trawą. Ta trawa sobie urośnie, ja tam ustawię kurs playa. W międzyczasie będę jeszcze musiał sobie na jakieś kosiarki pewnie zarobić troszeczkę, bo pewnie mi zbraknie lekko, choć zobaczę jeszcze jak to będzie z tym dokładnie. I po prostu stąd będziemy brali tą trawę do krów, bo będzie dużo bliżej niż wozić stąd.
A to będzie tylko i wyłącznie dla owiec, zwykła. Tutaj jest troszeczkę siana zostało. Już nie sprasowałem. Ale to się zrobi na zwykłą trawę. I powinno pójść. Dobra, także co, dojeżdżamy za chwilę. Myślę nad jeszcze zakupem jednej przerwy, potem fiegla. Aby sobie właśnie te siano, jak będziemy robili tam koło krów, od razu zwozić. Żeby to było tylko i wyłącznie na wełnę, a w przyszłości może nawet dwie na wełnę sobie kupię. Zobaczcie, czekajcie, teraz tak, podnosimy. O, dobra, w ten sposób możemy... nie. Myślałem, że się reguluje, może góra-dół. Ale niestety nie. Ale choćby nawet. Wtedy sobie tutaj wjeżdżamy elegancko, będziemy tym spychali. Tylko teraz zbytnio nie chcę ruszać tego, ponieważ to się otworzą nam palety. Ale wiecie, bardziej będę stał pod tym kątem, żeby po prostu tu nie podechać pod domek. I wtedy sobie będziemy spychali bardziej tam w lewo. Także tak to mniej więcej będzie na razie wyglądało. Tutaj w ogóle jakiś czerwony siłownik, nie wiem. Czy to może jakiś... a może... nie, to belka jakaś. Dobra, nieważne, zostawimy to na razie. No jak widzicie, on tutaj sobie jakoś tam pracuje, tam jedynie na końcu pola, będę musiał potem poprawić. Bo coś mu nie wyszło. A tymczasem będziemy sobie ładowali tą kiszonkę, co mamy w kostkach. No jak widzicie, no tutaj trawy nie mamy nic, kiszonka, no i zbilansowana karma. Czysty 0%, niestety. Trochę z obornika płynnego i zwykłego. Jeszcze nie wiem, co z tym będę robił. Zobaczymy, może na pole, może trochę sprzedam. Naprawdę powiem wam, że nie wiem. Zobaczymy. Dobra, spróbujemy wziąć 6 na raz. Czy to w ogóle przejdzie? O, powolutku. Bym sobie jeszcze ten pomoc zostawił na mniejszą prędkość, ok. Najgorsze to jest to skręcanie w boki. O, no, 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 dobra. Zostawimy to. Jakbym miał pada, to by było dużo lepiej. Ale pada niestety mam teraz niepodłączonego. Bo na padzie by się na pewno fajnie skręcało. Tylko nie wiem, jak to by było właśnie z tym opuszczaniem góra-dół i tak dalej. Na pewno to da zrobić. Ale wydaje mi się, że dużo wygodniejsze jest na myszce. Choć z kolei też na padzie fajnie się gra. Tylko przy niektórych funkcjach może troszkę się denerwować z tym ustawieniem i tak dalej. No, no, spadło mi. Dawaj to tutaj. Dobra, lecimy. O, bo mi przywalił. Lecimy z tym. Dobra. Także teraz kolejna kostka. Spróbujemy je wziąć z tej strony, aby ich było więcej. Na raz wziętych. Oho, dobra. No, jakoś się udało. Nie, nie. Dobra. Może nie jest to idealnie. Dobra, poleciało. Jak sam widzicie. Na tej klawiaturze niestety tak średnio z tym idzie. Nie mam pojęcia, ile do tych kostek wejdzie. Za wysoko. No dawaj, dawaj. Ładujemy to tutaj. Wiecie co, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę tutaj wejdzie, ale sobie wejdziemy, skontrolujemy. A dobra, damy te 40 ton, zobaczymy, ile procent przybędzie. Zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze może jakieś wiaty albo hangar na właśnie te bele, aby je trzymać pod hangarem. Tylko wtedy bym już kupił bez drzwi, zwykły taki. Bo tutaj będę w każdej chwili zamknąć te drzwi, jakby co. Tej kiszonki to naprawdę trzeba dużo. Zobaczcie, 30 ton. No ile tutaj dopiero jest tego? Także nie wiem, kiedy ja te krowy wykarmię wszystkie.
Ciekawe mnie, jaki będzie zarobek z jednego dnia przy 100%. Ale to musiał mieć trawę, tej trawy tylko tyle, co tutaj leży na ziemi. No wiecie co, podejdziemy sobie może z tej strony. I spróbuję po prostu od razu, wiecie, podnosić tylko podejrzeć do przodu. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie z tym paszowozem. Dobra. Czy ja bym podniósł 9? Niżej. No, daję radę. No ja na kolejna spodoba. To nic. Dobra. Widzę, że tak nie da rady, niestety. To się zbyt mocno chwieje. Niżej, niżej. Dobra, lecimy. Myślę, że do pełna nie będę na razie tego uzupełniał. Bo aż tak szybko tego chyba nie zużyją, te krowy. No, niestety przewróciłem. Kost. No czemu to wyleciało? Dobra, damy tutaj jeszcze sobie kilka. A ten pracownik, no jakoś mu to idzie. Potem jak to się, ja już sobie pewnie poza nagraniem przyspieszę czas. Albo to tam trawa urosła. Tak najprawdopodobniej będzie. I czy teraz to wejdzie wszystko? Czekajcie, muszę zobaczyć, ile tego jest. Dobra, jeszcze za dwie to by weszły. Dobra, jest. To już tutaj wyrzucimy sobie. Aby na mnie wpadło za dużo, bo jak wpadnie za dużo, to tracimy po prostu tą kostkę. Nie przybędzie nam, bo już mamy 100%. No to w ogóle ośka z tyłu skrętna. Zobacz, jak on wolno podjeżdża po to. Właściwie, no. Czy ja bym powiedział? Tak lekka górka tutaj może. Ale ciężko ma naprawdę. Nie wiem, czego mam obciążnik tutaj dał, żeby coś to pomogło. Czekajcie, dobra, niech sypie. Pasowałoby, abym sobie jakoś większy przyczepę tą kiszonkę kupił. I myślę właśnie, żeby sobie z modów znaleźć jakąś większą. Jeśli macie jakieś propozycje, to możecie pisać w komentarzach. Ewentualnie na grupie na Facebooku w prywatnej wiadomości. Bo ta jednak ma ile? 60 chyba 4 albo 60 tysięcy? Nie, przepraszam, 59 tamta ma. To poszło, ma 64 tysiące. No to na kiszonkę tak, no niby może jest trochę. Ale wiecie, pasowałoby, żeby tu było troszkę więcej tego. Przyczepię na raz. Żeby się nam mieściło. Czekajcie, czego my jeszcze mamy? Zbilansowana karma, tak? Tutaj już mamy 105 tysięcy. No powiem wam, nie jest źle. Może byśmy sobie teraz zrobili właśnie tą zbilansowaną karmę, tylko nie pamiętam proporcji, ale chyba była łyżka siana, łyżka kiszonki. Nie, przepraszam. Łyżka siana i łyżka trawy chyba dalej kiszonka, tak? A jakbyśmy dali siano? Ciekawe, czy to może być zamiast trawy. Zaraz się przekonamy o tym. Dobra,
Te dwie tutaj już zawieziemy. Dobra, jest jedna. Dawaj drugą. Dobra, weszło. Teraz 10 tysięcy słomy. Zobaczcie, jak to szybko ubywa. Przejechaliśmy kawałeczek, już 10 tysięcy. Zabraliśmy. I teraz siano powinno być chyba. Albo trawa, nie pamiętam, powiem wam. Ale wydaje mi się, że z trawą, że z sianem będzie też dobrze. Nie wiem, ile tu ich by dać. Nie wiem, czy 4 to nie będą za dużo. Dobra, lecimy. A wiecie co? Teraz tak na pomysł, jak ja bym złożył. To razem. Bo to jest opcja złożenia tego i wtedy może by wbijało to jeszcze na górze z tymi ząbkami. Ale zaraz sobie to przetestujemy może. Dobra, jest. Udało się. Wiecie co? Możemy dosypać kiszonki, tak? Widzicie, mam teraz takie coś. To powinno nam wbijać chyba do góry, tak? No jak dobrze zaczepimy, no to raczej wbije. Akurat tutaj weźmiemy sobie dwie, bo na razie tylko tyle chyba potrzebujemy. Tu jeszcze jakaś tam słoma dorzucimy. No dawaj. A tu nam z automatu rozłożyło. Nie wiem, ile tej słomy tam dać. Też żeby nie przesadzić. Dobra, zerknijmy sobie. No, dobra, ta słoma się mieści. Można by jeszcze było dosypać troszeczkę kiszonki i siana. Ale dobra, nam tyle na razie wystarczy. No, idzie. A czemu nam idzie tutaj tego? Kiszonka, siano i zbilansowana karma. No nie wiem, czemu tak dwa w jednym idą. Bo nam bardzo dużo tutaj ucieka. Do kiszonki i siana. A do zbilansowanej karmy tak troszeczkę mało idzie. No dobra. Ja to na razie zostawię. Trochę tych krów nakarmiliśmy. Nie jest najgorzej, jest to właśnie jeszcze trawy, nie trzeba zrobić. Plus zbilansowanej paszy troszkę więcej. A tymczasem się będę z wami żegnał. Jak wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć!